dzisiaj zapraszam Was na szybciutki teścik paletki najnowszej z Vibo, która nazywa się 3 Steps to Perfect Face. Jest to paletka do konturowania, która ma suche wykończenie, nie jest paletą kremową. A bardzo mi zależało na tym, aby zaprezentować Wam tą paletę, ponieważ po pierwszym użyciu totalnie skradła moje serce. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego, co ja sądzę na temat tej paletki, jak ona się sprawuje, jak wygląda na twarzy, jakie ma wykończenie, czy jest to paletka bardziej wymagająca pracy i umiejętności blendowania, czy też nie, to serdecznie Wam zapraszam, zostańcie ze mną dalej. Paletka ta przychodzi do nas w takim czarnym opakowaniu i jak ulał, można powiedzieć, pasuje do paletki ze Sleeka Face Form oraz do paletki z Makeup Revolution. Ta paletka, która wygląda w ten sposób, oczywiście była już używana przeze mnie parę razy, wygląda absolutnie bosko, sprawuje się zarówno tak samo doskonale, jak wygląda. Ja chyba nie będę miała potrzeby, żeby znaleźć oryginał, na podstawie którego ta paletka została stworzona. Już Wam pokazuję, jak ta paletka się prezentuje w akcji. Pokrótce tylko powiem tyle. Mamy tutaj bronzer, róż oraz rozświetlacz. Wszystkie te produkty, tak jak wspomniałam, są produktami pudrowymi, nie są kremowe. Jeżeli chodzi o ich wykończenie, to bronzer jest całkowicie matowy. Jest on w dość takim chłodnym odcieniu, ale powiedziałabym na pograniczu między ciepłym a zimnym. Więc możemy go użyć zarówno do delikatnego wykonturowania naszej twarzy, jak i do tego, aby delikatnie ją ocieplić. Jeżeli chodzi o róż, to słyszałam opinię, że jest on podobny w swoim wykończeniu i wyglądzie do różu z Narsa. Róż ten podobno cieszy się taką samą opinią i takim samym wykończeniem jak właśnie róż rzeczony z Narsa. Ma on delikatne drobinki, ale nie są one wyczuwalne ani widoczne w postaci żadnych drobinek na twarzy. Daje ten róż rozświetlenie, tak jakbym powiedziała, rose gold, czyli taki róż przeplatany odrobinką złota. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, to on najbardziej mnie zaskoczył, ponieważ nie wygląda na produkt, który byłby dość mocno napigmentowany lub którego efekt byłby dość wyczuwalnie widoczny, ale nic bardziej mylnego, ponieważ właśnie ten rozświetlacz daje bardzo ładne, naturalne wykończenie. Nie jest ono może tak intensywne jak chociażby wykończenie Vibo, Diamond Illuminator czy samej Merylu, ale jest to, myślę, wykończenie, które jest godne tego, aby użyć je na dzień i aby nie przesadzić. Jeżeli chodzi o sam bronzer, to używam w tym celu mojego ulubionego pędzelka Sunshine Minerals i kładę ten bronzer. Jak widzicie, od razu on daje taki bardzo ładny, rozmyty efekt. Zdecydowanie nie da się przesadzić z tym produktem. Nie trzeba mieć również jakichś niezwykłych umiejętności blendowania, ponieważ jak widzicie, ten produkt w zasadzie sam z siebie już przy pierwszym nałożeniu na pędzel i przyłożeniu do twarzy daje bardzo taki ładny, rozmyty efekt. Konturowanie godne Instagrama, czy godne filmiku o konturowaniu, ale raczej chcę Wam pokazać właśnie, jak w taki szybki sposób to nałożyć, więc na pewno widzicie już teraz taką zdecydowaną różnicę. Teraz nałożymy sobie również róż i ja ten róż nałożę sobie pędzelkiem z włosia naturalnego z firmy Hakuro. Jest to pędzelek H21, który jest przeznaczony właśnie do różu i on dość dobrze się nabiera na pędzel, jest dość na tym pędzlu widoczny, jak możecie widzieć. I na twarz również nakłada się dość taką widoczną warstwą, ale nie obawiajcie się, możecie ten produkt na spokojnie sobie w taki sposób nałożyć, a potem bez problemu go rozetrzecie. Jak widzicie, efekt jest dość naturalny i już odrobinkę ta twarz się również mieni, dzięki czemu właśnie mamy taki efekt, bym powiedziała, zdrowej cery. I na sam koniec przychodzi nam rozświetlacz, tak jak wspomniałam, rozświetlacz ten nie daje takiego świetlistego, instagramowego rozświetlenia, ale daje dość zdrowy połysk i możecie widzieć teraz, jak nakładam go na szczyty kości policzkowych, jak ładnie zaczyna odbijać światło. Jest on zdecydowanie taki bardziej złotawy i jest on o wiele, wiele bardziej delikatny niż, tak jak wspomniałam wcześniej, chociażby Vibo czy sama Merylu. Ale myślę, że właśnie jest to efekt, którego poszukuje większość z Was, a boicie się na przykład używać rozświetlaczy, bo boicie się, że przesadzicie z nimi, no to właśnie tutaj z pomocą przychodzi Wam konkretnie ten jeden właśnie produkt, bo on daje właśnie bardzo naturalne wykończenie. Również możecie go odrobinkę zaaplikować sobie tutaj na środek czoła,
jeżeli nie przeszkadza Wam taki efekt, który przyciąga światło i nie czujecie się, jakbyście miały przetłuszczoną twarz. I tak wygląda moja buzia po nałożeniu tych wszystkich produktów. Nie wiem, co o tym sądzicie, nie wiem, jak to widać w kamerze, będę to widziała dopiero w montażu, ale na żywo możecie mi uwierzyć, że ten efekt wygląda bardzo naturalnie, cera wygląda na ożywioną, cera automatycznie ma taki kształt trójwymiarowy, nie jest taka płaska i też jednocześnie efekt ten myślę, że jest taki dzienny, myślę, że jest od razu też efekt bardzo rozmyty, bez widocznych granic. Czyli taki efekt, jakiego poszukuje większość z Was właśnie na co dzień. I myślę, że ta paletka właśnie od Vibo może się okazać strzałem w dziesiątkę dla tych z Was, które właśnie poszukują paletki dziennej, paletki taniej i paletki, która nie będzie też wymagająca, jeżeli chodzi o rozprowadzanie się tych produktów. Ja osobiście zapłaciłam za nią 19,99 w Rossmanie bez promocji, ale wiem też, że można ją wyhaczyć na pewno na promocjach, tyle że trzeba wtedy polować, dlatego że wtedy jest zwykle bardziej rozchwytywana. Niemniej jednak myślę też, że cena ta jest ceną na tyle przystępną, że nie trzeba czekać na specjalną okazję w Rossmanie, tylko możecie pognać na przykład już dziś i czerpać korzyści wynikające z tego, jak pięknie pracuje się z tym produktem. To by było na tyle mojego krótkiego testu. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu i że lubicie takie pojedyncze filmiki z każdym produktem pojedynczym, a nie na przykład Chat Makeup, który omawia wiele produktów i trzeba czekać lub dogrzebywać się, żeby na przykład usłyszeć opinię o tym jednym, którego się doczekać nie możecie. Także tego typu filmiki ja preferuję na swoim kanale, ponieważ również lubię konkretnie, krótko i na temat posłuchać na temat produktu, który konkretnie mnie interesuje. Słowo konkretnie jest sponsorem tego odcinka, także pozdrawiam. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli filmik ten okazał się dla Was przydatny. A my widzimy się w następnych filmikach, jak zwykle życzę Wam mnóstwa pozytywnej energii. To już jest mój chyba tekst firmowy. Mnóstwa pozytywnej energii i dajcie ją również innym. Trzymajcie się ciepło, pa!